No to ja ulepiłam, proszę pana, plastusia tej wielkości z plasteliny. I był plastuś, siedział na naszej wystawie. Niestety musiałyśmy go codziennie poprawiać, bo mamy, to akurat był plastuś, był w miesiącach letnich, a tu słońce. Więc plastuś, pam, a my go poprawiamy, a on znowu, a my go znowu, plastelina się roztapiała. Ale było fajnie. W liceum księgarskim był taki przedmiot, który się nazywał grafika. I który nas, przyszłych księgarzy, uczył, jak ewentualnie projektować wystawy, jak je robić. No jeden miał do tego zdolności, drugi nie. Ja myślę, że ja miałam, a co będę się powiem, chwaliła, nikt mnie nie chwali. Później było jakieś takie wydawnictwo, które wydawało dla dzieci książki, ale wydało coś o makaronach. Taką, oprócz tego miał jakieś kulinarne. To pamiętam, żeśmy, makarony były cudowne. Zbieraliśmy wszystko o makaronach, a więc lały się te makarony, były jakieś wałki, było coś, no cuda były na kiju. Później było wydawnictwo, które wydaje takie fajne wydawnictwo i miało wyłączność na krecika, tego czeskiego. No to żeśmy nawieźliśmy i dostaliśmy od nich tego krecika takiego, no tej wielkości krecik. Myśmy nawieźli piachu, a na piachu siedział krecik. Ten piękny, śliczny. Także wystawy były magiczne, piękne, śliczne i w ogóle, no. Wystawa to jest wizytówka księgarni. Jak wystawa nie przyciągnie, to co przyciągnie? A tu tyle ludzi przychodzi, jak widzieli tylko... Wejdę, co z tym plastusiem? Po co chodzi? A mieliśmy letnie wystawy, proszę pana, nie widział pan. Z leżakiem, z morskim piaskiem, z muszelkami, z kapeluszami, ze słomki wchodzili ludzie. Po ile są te kapelusze? Jak pan widzi taką Eiffel, to od razu pan wchodzi. Ojej, kawałek Paryża na tym krakowskim. No.